Augiusz, wyćwiczony w naukach i spowodowany miłością Boga, a nadto pragnieniem zbawienia, opuścił świat, rozdał całe prawie mienie swoje między ubogich, nieco tylko grosza zostawiając. Stało się już pewnego razu, wyszedłszy na miasto, ujrzał kalekę, który nie miał ani rąk, ani nóg. Wpatrzywszy się w niego pilnie i stojąc przy nim, tak sobie myślał w duchu i taki uczynił ślub. Boże, wezmę do siebie tego kalekę, będę mieć o nim staranie, żywić go i pielęgnować aż do śmierci, abym mógł przez niego osiągnąć zbawienie. Zechcie i przeto Chrystusie uzbroić mnie w cierpliwość, abym wytrwał w przedsięwzięciu. Po czym, przystąpiwszy do owego żebraka, rzekł: czy chcesz, abym cię wziął do swego domu, karmił i pielęgnował? Na co kaleka odpowiedział: niegodzien jestem tej łaski, ale jeśli chcesz się ulitować nad niedołęstwem moim, z wdzięcznością ofiarę twoją przyjmuję. Eulogiusz zawiózł go tedy do swego mieszkania i przez lat 15 opatrywał wszystkie jego potrzeby, żywił, przyodziewał, a w razie choroby pilnie doglądał i pielęgnował jak najstaranniej. Sam go umywał, namaszczał, dźwigał go na ręku, jakby niemowlę jakie, okazując mu nadto jak największy szacunek i taką pieczołowitość, jakiej wymagało niedołęstwo jego. Po 15 latach opętał owego niedołęgę czart, aby Eulogiuszowi odjąć chęć dalszego pielęgnowania i dręczył nieboraka w najstraszniejszy sposób. Kaleka odtąd zaczął bajać i lżyć swego dobroczyńcę, krzycząc na cały głos: precz mi z oczu, zbiegłuj łotrze niegodziwy, oszukałeś swego pana, skradłeś jego pieniądze, a teraz chcesz się odmyć przed światem z winy w obliczu Boga, dając mi przytułek w swym mieszkaniu, aby w ten sposób dostąpić zbawienia. Nie zniechęciły Eulogiusza miotane na siebie po twarze i obelgi, lecz wszystko znosił cierpliwie, mówiąc: pohamuj się w gniewie i nie lżyj mnie niewinnego, czegóż ci bowiem brak u mnie? W czymże cię ukrzywdziłem, jeśli w czymkolwiek zawiniłem względem ciebie, stało się to chyba mimo mojej chęci i woli, wybacz mi. Łagodne te słowa nie uśmierzyły gniewu biednego opętańca, lecz jeszcze więcej go podnieciły. Miotając się jak szalony, wołał: nie płaszcz się przede mną, nie pochlebiaj mi. Każ mnie stąd wynieść i porzucić na rynku, skąd mnie wziąłeś. Nie chcę twej opieki. Błagam cię, mówił Eulogiusz, pozwól, abym ci dalej służył. Czegóż ci brak u mnie? Nie mogę, rzekł kaleka, znieść twojego pochlebstwa i urągowiska. Sknerą jesteś i skąpcem, zaniedbujesz mnie i nie dajesz mi mięsa. Gdy mu Eulogiusz przyniósł kawałek mięsa, opętany żądał, aby go wyniósł między ludzi. Skoro Eulogiusz oświadczył, że przywiedzie mu kilku zakonników, chory odpowiedział: patrzeć nie mogę na tych leniuchów, którzy tylko jedzą i próżniacze życie wiodą. A kąsając się dodał: porzuć mnie na rynku, skąd mnie wziąłeś, i tak się srożył i miotał, iżby był ściągnął na siebie rękę, gdyby ją posiadał. Zakłopotany Eulogiusz radził się kilku duchownych, pytając ich, co ma począć. Gdyby go bowiem porzucił, byłby złamał daną Bogu obietnicę, a gdyby go zatrzymał u siebie, nie miałby spokojności ani we dnie, ani w nocy. Zapytani o radę księża, radzili Eulogiuszowi, aby go z sobą zabrał do świętego Antoniego i temu swą biedę opowiedział. Święty Antoni w te się zaś słowa do niego odezwał: jeśli ty, Eulogiuszu, porzucisz biedaka, Bóg, który go stworzył, nie porzuci go i wzbudzi innego lepszego od ciebie, który go będzie opatrywał. Po czym zwrócił się święty Antoni do ułomnego i w ten sposób łajać go począł: kaleko niegodny nieba i ziemi, przestań, że raz przecież grzeszyć przeciw Bogu i drażnić ustawicznie bliźniego. Czyż nie wiesz, że sam Chrystus pełni około ciebie posługi? Czyż nie wiesz, że lżysz tym sposobem samego Chrystusa? Czyż nie dla miłości Chrystusa wziął Eulogiusz na siebie ciężar twych obowiązków? Złajawszy tak jednego i drugiego, kazał im nie rozłączyć się, lecz wrócić do domu, w którym tyle lat z połem przebyli. Przekonał ich też, że jest to sprawa szatana, który chciał im przegrodzić drogę do wiecznego zbawienia, wniecając pomiędzy nimi niesnaski i nieporozumienia. Jeśli anioł, dodał, nie będzie widział zgody pomiędzy wami, z pewnością minie was wiekuista nagroda. Wracajcie przeto do mieszkania i posłuchajcie mej rady. Uczynili według rady świętego Antoniego, jakoż niespełna w 4 tygodnie potem skonał Eulogiusz, a w 3 dni później przeniósł się na drugi świat w kaleka, odpokutowawszy grzech z jak największą skruchą.